przechodzimy już do ostatniego wystąpienia, który będzie warsztatem wraz z dyskusją Instytutu Demokracji Bezpośredniej, a udział wezmą dr Michał Sopiński, rektor, komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Ławniczak, poseł na Sejm, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego. Pani Milena Kowalska, radna Ostrowa Wielkopolskiego. Pan Piotr Trudnowski, Instytut Demokracji Bezpośredniej. Doktor Artur Dziambor, poseł na Sejm. A naszym ostatnim moderatorem dzisiejszego spotkania będzie Jakub Pyziak z Fundacji Polska Jutro. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy po raz kolejny na ostatnim już panelu. Moja cudowna koleżanka przedstawiła już naszych znakomitych gości. Piotr Trudnowski z ogromnym entuzjazmem na samym początku wprowadził nas w klimat demokracji bezpośredniej, zawężonej do przede wszystkim referendum lokalnego i ten temat na pewno nie będzie nam z dyskusji uciekał. Natomiast w pierwszej kolejności chciałem prosić o zabranie głosu pana Patryka Hałaszkiewicza. Pewne, spodziewam się, ad vocem w stosunku do wystąpienia pana Piotra Trudnowskiego. Wprowadzimy sobie taki sposób rozmowy, ażeby nasz znakomity prelegent z początku, pan Piotr Trudnowski, zawierał głos jako ostatni, żeby mógł odnosić się także do tych jakże ciekawych spostrzeżeń. Bardzo proszę, panie Patryku. Ja zacznę od tego, że sam mam osobiste doświadczenie w referendach, również w referendum ogólnokrajowym, które zarządził pan prezydent Bronisław Komorowski, wtedy jako szef sztabu Pawła Kukiza. Referendum skończyło się wiadomo czym, czyli brakiem frekwencji. Nie, ja nie byłem, tak. I oczywiście też w moim rodzinnym mieście też byłem inicjatorem referendum odwoławczego z powodu odwołania burmistrza. Brakło 1,3 frekwencji do frekwencji, a więc jakby mam osobiste doświadczenia w tym zakresie i mam taką wątpliwość ogólną przez ileś lat mojej pracy w samorządzie, też jako zastępca burmistrza w gminie Kąty Wrocławskiej, takiej gminie wieńsko-miejskiej, a bo też musimy sobie zdawać sprawę, że dobrze się mówi o dużych miastach. Ja mam wrażenie, że ten projekt dotyczy i patrzy przez pryzmat dużych miast i tego problemu właśnie frekwencyjnego, a nie patrzy na kilka tysięcy innych gmin właśnie wiejsko-miejskich, gdzie no może to spowodować dość duże zamieszanie i niepewność. I zacznę od tego, i to nie jest ad personam, bo ja Piotra znam i wierzę, że robi to ze swoich szlachetnych, ideowych pobudek, ale ten projekt na starcie budzi moją nieufność w tym zakresie, że jest robiony za pieniądze rządowe i ma przekonać rządzących za pieniądze nasze do wprowadzenia pewnej ustawy. I oczywiście każdy ma do tego prawo, ale ja mam taką wątpliwość, biorąc pod uwagę też ostatnie kilka lat i podejście do samorządów przez partię rządzącą i tak naprawdę stopniowe ograniczanie samorządności poprzez politykę czekową, poprzez zabieranie finansów bez zmiany ustaw i bez zmiany konstytucji, gdzie i to ja nie będę mówił o obronie samorządności, ale ja będę mówił o tym, że odbiera się samorządność bez zmieniania jakiejkolwiek ustawy. Odbiera się przede wszystkim finansowanie samorządom poprzez różne ustawy zmniejszające podatki, kwotę wolną, nie rekompensując w ten sposób tych środków, które są zabierane. No i to powoduje coraz większy problem ze spinaniem budżetów przez samorządy. No i to się na wszystkich konferencjach od 2-3 lat przewija, że niewiele samorządów nie ma problemów w zakresie spinania budżetów. I moja wątpliwość jest taka, że mam wrażenie, że rozmowę o demokracji bezpośredniej zaczynamy nie od tej strony, od której powinniśmy, a powinniśmy zacząć rozmawiać o demokracji bezpośredniej, jeśli chodzi o centralne, o Sejm. Tak, my mówimy tutaj w tym projekcie o podpisach. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem zbierania w Polsce setek tysięcy podpisów. No, nasz największy problem jest taki, że w najważniejszych wyborach, jakie mamy, czy wyborach do Sejmu RP, my musimy zebrać ile? Panie pośle, 140 tysięcy, 150 tysięcy z górką podpisów. Nikt, kto nie ma struktur partyjnych lub wielkich pieniędzy, w 3 tygodnie, tak mniej więcej, nie jest w stanie tego zrobić. I tu powinniśmy zacząć zmiany,
czyli od tej bariery, która jest absurdalna, tak? Bo później to powoduje sam, jestem przykładem, bo sam próbowałem raz, drugi, trzeci zbierać, raz się udało, raz się nie udało. Ale to z punktu widzenia jakichś nowych ugrupowań obywatelskości, demokracji bezpośredniej jest absurdalne, tak? Że mamy barierę postawioną na jakieś horrendalnej ilości zbierania podpisów, a jeszcze do tego my musimy je zbierać na kartkach z PESEL-em, tak? Jak za króla świeczka, tak? To po prostu jest jakiś absurd i ludzie nie chcą tego robić. I później dzieją się różne dziwne rzeczy z tymi listami. Sami wiemy, co się dzieje, tak? Jakie są później konsekwencje tego wszystkiego. Więc jakby ja mam tutaj taką wątpliwość, że w obliczu tego, co się dzieje z samorządami, oczywiście za chwilę może być inny rząd, inaczej do tego podchodzić. Ja mam wrażenie, że to potęguje tylko po prostu chaos, który jest w samorządach, bo powinniśmy zacząć właśnie od demokracji bezpośredniej w Sejmie, od referendów, gdzie nie ma możliwości tak naprawdę przeprowadzania i nie było takiego referendum oprócz tego akcesyjnego, dwudniowego, gdzie wszyscy robili wszystko, żeby to referendum przeszło, żeby w ogóle jakiekolwiek referendum było, a jak już jest, no to wszyscy robią, żeby tej frekwencji nie było, tak? I tu mamy najważniejszy, największy problem i od tego bym mógł zacząć i wierzyłbym, że te intencje są w 100% prawdziwe, gdybyśmy my, gdybyście wy jako Instytut Demokracji Bezpośredniej zajęli tak naprawdę od tej ustawy na początku czas, czyli nie od samorządów, tylko od ustawy, która zmieni sposób funkcjonowania referendów w parlamencie, tak, bo tutaj jest największy problem. I co do tych uwag, które mam, ja mam wrażenie, że to jest też taki populistyczny pomysł, jak z odwoływaniem posłów. I mam wrażenie, że on traktuje nas jako obywateli, wyborców, jak trochę osoby upośledzone w pewnym sensie, bo no ja mam wrażenie, że po to idziemy do wyborów, żeby wybrać posła, a tym bardziej w bezpośrednich wyborach, bo to są jedyne wybory, gdzie się głosujemy na konkretną osobę, na wójta, burmistrza i prezydenta i wybieramy go na konkretną kadencję. No to dlaczego mamy po roku, skoro jesteśmy dorosłymi ludźmi, odpowiedzialnymi obywatelami, za chwilę robić referenda odwoławcze z tak niską frekwencją i z tak niską barierą zebrania podpisów. Podpisów może nawet nie być, może być ich 100, ale ta frekwencja powinna być większa, bo co to spowoduje w gminach, które ja znam? No spowoduje, że jak jest mała, krzykliwa większość lub jest jakiś przedsiębiorca, lub jest partia polityczna, która nie lubi wójta czy burmistrza, będzie robiła permanentne referendum nawet dwa razy w ciągu kadencji. I taka osoba zamiast zająć się tak naprawdę tak, rządzeniem, wprowadzaniem uchwał, będzie zajęta kampanią wyborczą przez całą swoją kadencję. Oczywiście to jest tak, że duża część wójtów, burmistrzów na bazie własnej popularności sobie z tym poradzi, tak? Będzie wychodziła z inicjatywami, ale ja mam wrażenie, że naprawdę podchodzimy bardzo populistycznie do tego tematu, że musimy koniecznie odwoływać w bardzo prosty sposób kogoś, kogo półtorej roku wcześniej wybraliśmy, tak? No to jest takie podejście bardzo nieodpowiedzialne jak dla mnie i takie traktowanie obywatela, że no w sumie to się może i pomyliliśmy, bo nie uczy odpowiedzialności, tak? No bo to jest tak, że ja znam masę takich przypadków, wbrew pozorom, gdzie jednak po kadencji wójt, burmistrz, który się nie sprawdził, został odwołany, nawet w moim rodzinnym mieście, tak? Został wybrany z dużą frekwencją, była chęć zmiany po tym nieudanym referendum, w następnym wyborach burmistrz, który rządził 16 lat, został odwołany i następny przetrwał kadencję i przegrał z Kretesem, po prostu był słaby. I ta kadencja to pokazała, tak? Więc nie róbmy też z obywateli, z mieszkańców, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, gdzie oni się wszyscy znają i to jest jednak wybór bezpośredni, nie przez radę, że byłby to jakiś problem i trzeba koniecznie robić referenda odwoławcze nawet dwa razy w ciągu kadencji. To jest niebezpieczne po prostu, bo spowoduje, że ten poziom sporu politycznego, partyjnego, który mamy w parlamencie, przeniesiemy po prostu do gmin, nawet tych małych, bo my sobie nie zdajemy sprawy, ale większość gmin to są gminy wiejskie, tak? I ten konflikt będzie, czasem to jest tak, że to jest, nie wiem, wieś na wieś, tak? I będzie burmistrz czy wójt z jednej wsi i druga miejscowość będzie chciała go odwołać, bo to może spowodować tak naprawdę. I tego się po prostu obawiam zupełnie szczerze, znając po prostu realia funkcjonowania w takich gminach. I na koniec moja krytyka pomysłu dnia referendalnego. No bo znowu idziemy, no bo dla mnie samorządność to jest, że jednak w tej gminie rządzimy się sami, tak? I ja nie rozumiem za bardzo idei takiej centralizacji dnia referendalnego, czyli znów przenosimy konflikt i to będzie konflikt partyjny przeniesiony na te lokalne społeczności, bo to się już coraz częściej dzieje. Ja bym jednak wolał, ja bym nawet poszedł dalej, tak jak w Stanach Zjednoczonych, że różne gminy mogą mieć różne systemy wybierania radnych, że różne gminy mogą w różnym czasie wybierać, bo inaczej nie będziemy uczyli samorządności, a my w Polsce daje takie myślenie, mam wrażenie, nie wiem, wywodząc się z poprzedniego systemu, że musimy centralizować. Jeden dzień referendalny, wszystko w jednym dniu. Uważam, że to jest absurdalna sytuacja. Ja bym po prostu poszedł w taką drogę, żeby faktycznie być może te podpisy wyrzucić do kosza, przestać się po prostu tym jakoś mocno przejmować, zrobić jakąś symboliczną liczbę podpisów, ale nie za często i jednak ustawić ten bezpiecznik w postaci progu frekwencyjnego na jakimś poziomie sensownym, tak? Bo
bo uważam, że może to spowodować duże problemy. I co do podpisów elektronicznych, tak staram się listownie przejść po wszystkich tematach. Ja jestem jak najbardziej tylko ja mam w pamięci wybory z 2010 roku w Wałbrzychu. Ja widziałem na oczy sfałszowane wybory w 2010 roku na prezydenta Wałbrzycha, gdzie kupowano głosy. Po prostu. Nie dwa, nie dziesięć. Kupiono ich kilka tysięcy. Gdzie realnie później były powtórzone, ludzie poszli siedzieć. Ja mam taką wątpliwość, szczególnie w tej naszej Polsce lokalnej, że jak my dopuścimy do podpisów elektronicznych, to możemy się zdziwić, tak, że będzie ktoś, kto będzie mógł w bardzo prosty sposób... To jest moja wątpliwość, czy my już jesteśmy na tym poziomie. Bo co do wyborów ogólnokrajowych, nie wierzę, że da się zrobić taką ilość podpisów, próbować tak kupić, sfałszować, ale ja widziałem w relatywnie dużym 100-tysięcznym mieście, że można kupić wybory, a co dopiero w kilkutysięcznej gminie. I tu mam tą wątpliwość, czy my jesteśmy już na to gotowi. To tyle na pierwszą wypowiedź. Temat zmiany ustawy o referendach lokalnych pojawił się właściwie od razu i myślę, że też sporą wiedzę i spostrzeżenie będzie miał pan poseł Tomasz Ławniczak, który jest przewodniczącym komisji. To znaczy wszystko było już tu powiedziane przez pierwszego pana, który przedstawiał problematykę. Ja może powiem o tym, jak przebiegała dyskusja na komisji, bo tam wprowadziliśmy cały szereg poprawek, między innymi poprzez uwagi Biura Legislacyjnego. Poprawki trzeba było wprowadzić. Natomiast najpierw zdecydowanie polaryzacja polegała na tym, że cała opozycja mówi absolutnie nie, a potem podczas dyskusji wszyscy stwierdzali, że w gruncie rzeczy są jakieś zmiany potrzebne w kierunku właśnie tym, ale trzeba jednak się zastanowić. I pan tutaj podawał liczby związane z aktualnymi z jednej strony przepisami dotyczącymi referendów lokalnych i z drugiej strony te właśnie liczby mówiące o tym, że praktycznie rzecz biorąc to nie funkcjonuje, tak? I wszyscy stwierdzali, że rzeczywiście nie funkcjonuje. W czym mogę powiedzieć, zgadzali się w dyskusji, bo dwie komisje się tym zajmowały. Komisja, której przewodniczę, czyli Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisja Administracji Publicznej. Wszyscy na przykład zgadzali się, że termin zbierania podpisów w związku z brakiem aparatu partyjnego w różnorodnych społecznościach lokalnych, w ogóle aparatu administracyjnego, trzeba rzeczywiście wydłużyć z 60, no tutaj znak zapytania do ilu, a więc z 2 miesięcy, no czy do 3, czy do 4, czy rzeczywiście do pół roku. Ale tutaj akurat głos w dyskusji był jednakowy i nie było tutaj wątpliwości. Co do frekwencji. Otóż jest takie nie tyle orzeczenie, ile ja już w tej chwili nie pamiętam, opinia Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego, już w tej chwili nie pomnę, z początku wieku, 2002-2003, mówiąca o tym, że społeczność lokalna sprawuje władzę nad danym terytorium poprzez referendum bądź poprzez wybrane rady gmin. I rady gmin, generalnie rzecz biorąc, sprawują władzę nad bieżąco, natomiast instytucja referendum w dużej mierze jest w ogóle martwa i niewykorzystana i rzeczywiście przepisy trzeba tak dostosować do rzeczywistości społecznej. To była taka rekomendacja, tam nie było podawanych w tej opinii konkretnych artykułów w ramach de lege ferenda, że należy poprawić ten artykuł w takim zakresie, ten artykuł w takim zakresie i tak dalej. Natomiast rzeczywiście te przepisy, które są, tutaj zgadzam się, w dużej mierze tamują sens przeprowadzania referendum. Myśmy przeanalizowali jeszcze ilość przeprowadzanych referendów, ja już w tej chwili nie pomknę, w poszczególnych 4 ostatnich kadencjach, to jest mniej więcej od 2000 lokalnych, od kadencji 2002-2006, potem 6-10, 10-14 i tak dalej. Było ich, tak jak pan powiedział, także odnosi się to do ostatniej kadencji, kilkadziesiąt bądź sto kilkadziesiąt na
około 2800 samorządów wszystkich szczebli w Polsce i okazało się, że z reguły od 10 do 20% jest referendami skutecznymi, natomiast od 80 do 90% są to referenda nieważne, nieskuteczne, bądź też inicjatywy, które nie są w stanie przebić się właśnie przez te progi. I w związku z tym konkluzja była taka, no to zmniejszamy ilość procentową oddanych głosów co do ważności referendów, co do zebrania przepisów inicjujących referendów i wydłużamy termin zbierania podpisów z 60 dni do dłuższego okresu. I generalnie rzecz biorąc, wszyscy stwierdzali w dyskusji, że jednak rzeczywiście w tym kierunku należy, ale jednak trzeba się zastanowić i propozycje są zbyt daleko idące, bo czemu to ma być krojone na pół za każdym razem? Można wybrać inną liczbę, ale nie podawano jakiejś konkretnej tutaj liczby. Co charakterystyczne, to ja akurat biorę w przeciwieństwie tutaj do mojego przedmówcy tą propozycję przeprowadzania dwukrotnego referendów lokalnych w skali kraju jako racjonalną, dlatego że jest to propozycja profrekwencyjna i dotyczy ona, uwaga, referendów merytorycznych, a nie odwoławczych. Mianowicie odwoławcze wtedy, kiedy jest wójt, burmistrz, prezydent aresztowany, skazany sądem i tak dalej, no to jest tutaj inna historia, zależy po prostu od momentu kalendarza i tak dalej. I tak zostaje powołany komisarz niejednokrotnie na jego miejsce i po prostu trzeba to przeprowadzić. Natomiast jeśli idzie o referenda merytoryczne, to czas zbierania podpisów, na przykład półroczny i potem decydowanie o tym, tak jak tutaj był podany przykład Bielska-Białej, na przykład kilka problemów w referendów, tak, w głosowaniu, to gwarantuje większą działa na pewno profrekwencyjnie i jeżeli tego rodzaju dzień zostałby wyznaczony na referenda merytoryczne pomiędzy półtora rokiem a dwoma latami po przeprowadzeniu wyborów i na rok, pół roku przed końcem kadencji, to miałoby walor, powtarzam jeszcze raz, w merytorycznych referendach profrekwencyjny, a nie antyfrekwencyjny i mogłoby uskuteczniać po prostu te wszystkie ustosunkowanie się do nich, do tych problemów poszczególnych społeczności lokalnych. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja powiem tak, jestem za tym, żeby rzeczywiście udział społeczności lokalnych w referendach był wyższy. Powinno to iść i to wynikało z dyskusji w tych kierunkach, choć oczywiście nie wskazywano, to jest prawo opozycji, że nie wskazywało konkretnych tutaj rozwiązań. Natomiast, szanowni państwo, podstawą jest demokracja reprezentacyjna, a więc stabilizacja władzy wybranej w poszczególnych wyborach. I stąd właśnie te przepisy mówiące o tym, że jeżeli chcesz odwołać wójta, prezydenta, burmistrza, to przynajmniej ta frekwencja musi wynosić, co już zresztą to wprowadzono już przed 2015 rokiem, 2/3 tej frekwencji, która była właśnie podczas tych wyborów i tego rodzaju frekwencja musi być, żeby organ, który został wybrany, czy to rada, czy to wójt, burmistrz, prezydent, mógł zostać odwołany. Tyle na temat prac. Ja tutaj tylko wtrącę, no nie zgodzę się, że ktoś komuś coś odbiera. Rzeczywiście problemy finansowe samorządu, bo ja w samorządzie jestem od 1990 roku do 2015, były potężne, natomiast, szanowni państwo, obniżenie
obniżenie stawek podatkowych PIT, a połowa podatku PIT idzie do budżetu centralnego, połowa idzie do samorządów w różnorodnych proporcjach, nie wpłynęła na uszczerbek. Na przykład w 2017 czy 2018 obniżenie PIT-u z 18 do 17% zawsze pyta i potem, potem sprawozdanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, jakie były dochody z PIT-u poszczególnych samorządów, były oczywiście wyższe aniżeli, i to dużo wyższe aniżeli inflacja w 2018-19 roku. Pytam, gdzie tutaj krzywa Laffera, no i gdzie zasada, że niższe podatki mogą generować wyższe dochody poprzez optymalizację właśnie stawek podatkowych. Rok 2018-19 akurat tego dowiódł, ale nie będziemy rozwijać. Natomiast rzeczywiście COVID przyniósł z sobą nowe warunki, wojna jeszcze je bardziej pogłębiła, to kryzys energetyczny pobudził inflację, która nie jest zjawiskiem autarkicznym, odnoszącym się tylko do Polski, ale do całej Europy, i rzeczywiście w tym 2023 roku, kiedy rozmawiamy, samorządy mają problemy. Zdajemy sobie sprawę, będzie subwencja wyrównawcza algorytmicznie obliczana jeszcze dla samorządów. O finansach samorządu z pewnością będzie jeszcze czas podyskutować albo w ramach tego panelu, albo już w kuluarach. Natomiast teraz bardzo proszę, Michał Zopiński, Suwerenna Polska. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to, co nam powiedział pan Piotr Rudnowski w swoim wystąpieniu, to trochę mi przypominało, słuchając tego, rozwiązania, które się forsuje na poziomie Unii Europejskiej. Pan Piotr Rudnowski pokazał nam, dlaczego referenda w Polsce nie działają, po czym zaproponował nam jeszcze więcej tego samego, czyli więcej referendów. Podczas gdy wydaje mi się, że problem, które stowarzyszenie, pan Turnowski, pan Paweł Kukiz podkreślają od lat, to jest problem, czy można powiedzieć swoisty kryzys demokracji przedstawicielskiej, że obywatele, wyborcy nie czują więzi często ze swoimi reprezentantami na poziomie Sejmu czy Senatu i próbują to jakoś zmienić. I wydaje mi się, że te propozycje, o których usłyszeliśmy, one właśnie są zamazaniem problemu, a nie odwołaniem się do jego istoty. Ponieważ obywatele według mnie mają przede wszystkim problem z tym, co się dzieje na poziomie Sejmu, czyli z kierunkiem polityki międzynarodowej, unijnej, wewnętrznej, światopoglądowej, z tym, co ich reprezentanci rzekomo w ich imieniu robią. I na takie kwestie, palące kwestie, chcieliby mieć wpływ także w trakcie kadencji parlamentu. I wydaje mi się, że ta debata mogłaby dotyczyć przede wszystkim referendów ogólnopolskich. Bo szanowni państwo, ile udało się faktycznie skutecznie przeprowadzić referendów ogólnopolskich? Dwa. W jednym nie było limitu frekwencyjnego i to dotyczyło konstytucji, a drugie trwało dwa dni. Po to, że musieliśmy się na nie zgodzić, bo to było wejście do Unii Europejskiej. Więc dwa faktycznie się udały. Przypomnijmy, ostatnie referendum w 2015 roku, frekwencja poniżej 10%. No tak, to była całkowita klęska, tak? Czyli dwa się udały i to przy dwóch fortelach. Raz brak frekwencji, drugi raz dwudniowe referendum. Ale jednocześnie mamy pewne pragnienie, ideę, że chcemy móc mocniej decydować o sprawach takich kluczowych dla nas. Kierunku na przykład, nie wiem, integracji z Unią Europejską, kierunku zadłużania, kierunku światopoglądowego, cały czas powracająca dyskusja dotycząca sprawy aborcji, sprawy in vitro. To są rzeczy, które obywateli interesują i które ich w jakimś stopniu ich politycznie definiują. Więc ta kwestia wydaje się być interesująca na poziomie ogólnopolskim i o tym moglibyśmy rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o takie bezpośrednie zastosowanie rozwiązań, i tutaj możemy mówić, że one świetnie się sprawdzają w Szwajcarii, tak, że mamy demokrację bezpośrednią, że mamy referenda, że to działa, no to trochę jest tak, jakby sprowadzić ryż do Polski i mówić, no świetnie w tych Chinach, w tej Tajlandii to rośnie, no ale jakoś nam w Wielkopolsce to nie chce rosnąć. I
nie mamy do tego, bym powiedział, ani kultury prawnej, ani kultury organizacyjnej, ani samorządowej, żeby wprost takie rozwiązania stosować. Mamy w jakimś stopniu dość dobrze rozwiniętą formułę samorządu. Mamy demokrację przedstawicielską i to, co powiedział pan Patryk, po to idziemy na wybory, żeby wybrać sobie wójta, wybrać sobie radnych, wybrać sobie burmistrza, prezydenta miasta, żeby dać mu jakiś kredyt zaufania. Działa przecież i mieliśmy niedawno tutaj w Żelazkowie przykład, pewna formuła złożenia z urzędu osoby, która jest z jakiegoś powodu niegodna pełnić ten urząd. Mamy tak skazaną wyrokiem karnym osobę, ona jest złożona, ten mandat jest wygaszony, wybiera się komisarza i mamy wybory. Czyli w przypadku faktycznie uzasadnionym, kiedy ktoś nie może pełnić tej funkcji, nie ma go już, tak? Wybieramy ponownie. Natomiast zgodzenie się na wybory lokalne to jest zgoda na to, żeby wszystko stało się polityczne. To znaczy samorząd stałby się wówczas permanentną polityką. Stałby się permanentną kampanią wyborczą, co w warunkach, kiedy żyjemy w Europie w postępującej polaryzacji, to widać w większości krajów, także u nas w Polsce, to widać coraz mocniej, że coraz rzadziej będą zdarzały się przekonujące zwycięstwa, także na poziomie samorządowym. Ta polaryzacja rośnie i to rośnie lawinowo. Język debaty publicznej też wskazuje na ogromną polaryzację. Każdy zwycięski kandydat od pierwszego dnia, od rozpoczęcia kadencji będzie wówczas musiał zmagać się z ryzykiem, z niebezpieczeństwem, że zostanie odwołany. Jeżeli zrezygnujemy z kryterium frekwencji, to prawdopodobnie którejś próby on nie przetrzyma, bo się nie dopilnuje, nie zmobilizują się jego zwolennicy, bo zdecydowanie trudniej się bronić niż atakować w tej pozycji. Więc ta rekomendacja Komisji Weneckiej, o której mówi pan Trudnowski, też jest bardzo ryzykowna, ponieważ jeżeli na poziomie samorządu wybrany do tego człowiek, który też nie jest często reprezentantem jakichś elit, które są daleko od nas jako ludzi, tylko raczej człowiekiem, który wyszedł z środowiska lokalnego, który jest jakimś autorytetem, był nauczycielem, był społecznikiem. To są często te osoby, które decydują o samorządzie. I jeżeli nie damy mu przestrzeni do spokojnej pracy, to my wprowadzimy wszystkie problemy i patologie związane z parlamentaryzmem na poziom samorządu. To jest ogromne ryzyko i ten próg frekwencyjny jest tutaj dużą trudnością. Ja się zgadzam, że to bardzo często zabrakło 1,5%, zabrakło 3%, a faktycznie sprawa była słuszna, bo chodziło o odwołanie kogoś, kto faktycznie można było się bardziej zmobilizować. Ale zobaczmy też, że jeżeli chodzi o te kwestie samorządowe, to co do zasady, i to pan Piotr też wskazywał w swoim wystąpieniu, to są głównie odwoławcze referenda. Tych merytorycznych jest mniej i one też, jak zobaczymy, dotyczą spraw takich, nie wiem, jak likwidacja straży miejskiej, kwestie, bym powiedział, raczej ważne dla tak zwanych grup, które są głośne, dobrze zorganizowane nad konkretnymi rzeczami, ale to nie są sprawy, i to pokazują wyniki tych referendów, istotne dla ogółu obywateli, tak? Tylko dla jakichś grup interesariuszy, można powiedzieć, albo osób zaangażowanych społecznie w konkretne idee. Więc to jest zgoda na referenda lokalne bez kryterium frekwencji, to jest zgoda na oddanie władzy na poziomie samorządu grupom interesu, różnym, bardzo różnym, o zupełnie innej proweniencji ideologicznej, ekonomicznej, ale tym, które są głośne i które są w stanie się zorganizować. I ja sobie wyobrażam to wówczas, że będziemy mieli referenda całkowicie sprzeczne ze sobą w bardzo częstych terminach. I wracając do, chyba że zgodzimy się na ten projekt tego dnia referendalnego. Ale proszę Państwa, no, jeżeli chodzi o istotę referendum, to ono jest w jakiejś sprawie w konkretnym czasie.
ustawianie tego wszystkiego na jakiś jeden konkretny dzień w roku, centralnie do tego, dla wszystkich gmin w Polsce, jak rozumiem, z tego pomysłu wynika, to jest też, bym powiedział, z jednej strony zamrażanie tematów, a z drugiej strony sprawienie, i tutaj myślę, że państwo też wyobrażają sobie, że takie referendum będzie dopilnowane. Wygra ten, co ma wygrać. To nie będzie szczególnej, bym powiedział, partii politycznej, która będzie zależała na konkretnym wyniku. Dopilnują tego, żeby wynik był zgodny z ich oczekiwaniami i faktycznym może poparciem dla tych partii, a nie będzie to miało wymiaru lokalnego, jeżeli to się wszystko zostawi na jeden dzień. Więc, a z drugiej strony no też aktywność i dynamika zmian na poziomie samorządu jest inna, aniżeli na poziomie Sejmu, na poziomie parlamentarnym, czy tych spraw, które są objęte referendum ogólnopolskim. I na koniec powiedziałbym może taką rzecz, która dla nas jako dla środowiska suwerennej Polski była interesująca, jeżeli chodzi o udział obywateli w życiu publicznym i wskazywanie, jakie sprawy są dla wyborców, dla obywateli ważne. A mianowicie przykład ustawy w obronie chrześcijan. To była ustawa, która została zgłoszona do Sejmu jako inicjatywa grupy 100 tysięcy obywateli. Oczywiście liderzy, działacze Solidarnej Polski bardzo mocno za nią lobbowali, ale to nie była inicjatywa stricte partyjna, ale obywatelska. I widzimy tutaj, jak w soczewce, że może jakąś nową formą drogi szukania poparcia później także w parlamencie jest zgłaszanie, czy przy udziale partii politycznych, czy bez udziału, czy środowisk samorządowych, czy grup wpływu, interesariuszy różnych spraw, ustaw, które mają szerokie poparcie społeczne. Tutaj było prawie 400 tysięcy podpisów w przypadku ustawy Chrońmy Lasy 500 000. Bo później w parlamencie posłom no, trudniej jest wyrzucić takie ustawy do kosza w pierwszym czytaniu, niezależnie od tego, czego one dotyczą. Jeżeli chodzi o te terminy tych 60 dni, to faktycznie on mógłby być trochę dłuższy, bo to jest bardzo krótki termin, ale kiedy jakiś projekt, jakiś pomysł nie zyskuje uznania, to wydaje mi się, że Platforma zbierała te podpisy na likwidację TVP chyba z pół roku i chyba ich nigdy nie dozbierała. Czyli jeżeli coś nie znajduje poparcia, to nigdy go nie znajdzie. Jeżeli coś faktycznie znajduje poparcie, jak ustawa w obronie chrześcijan, to naprawdę odzew społeczny ludzi wierzących, katolików, chrześcijan był ogromny w bardzo szybkim czasie. I myślę, że podsumowując tę moją wypowiedź, powiedziałbym referenda tak, ale na poziomie ogólnopolskim, zwiększenie udziału demokracji bezpośredniej tak, ale poprzez edukację społeczeństw, naszego społeczeństwa przede wszystkim i przy założeniu, że dotyczy to spraw naprawdę fundamentalnych, jeżeli chodzi o kierunek rozwoju Polski jako kraju. Referenda tak, ale na poziomie ogólnopolskim. A jak to wygląda z perspektywy samorządowca? Pani Milena Kowalska, Koalicja Obywatelska, Ostrów Wielkopolski. Tak jest. Ja w pełni... Działa. W pełni zgadzam się z liderem OK Samorząd, panem Krzysztofem. Praktycznie podpisuję się obiema rękoma pod wszystkim, co pan powiedział. Jeśli chodzi o referenda, to dostrzegam takie ryzyko w tej ustawie, że demokracja to jednak jest decyzja większości obywateli. A według tej ustawy, tak jak wyliczył bodajże senator Frankiewicz, 6% mieszkańców może zadecydować o odwołaniu wójta, burmistrza bądź prezydenta w referendum tylko dlatego, że większa część mieszkańców się nie zmobilizowała, nie poszła, nie wzięła udziału w takim referendum. Uważam też, że istnieje ogromne ryzyko, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji niepopularnych. Takie pierwsze referendum mogłoby odbyć się chyba po 18 miesiącach od rozpoczęcia kadencji. No więc pytanie jest, co taki samorządowiec przez te 18 miesięcy jest w stanie zrealizować? Najpierw będzie realizował budżet z poprzedniej, uchwalony w poprzedniej kadencji, później zaprojektuje razem z skarbnikiem, przedstawi Radzie Miejskiej swoją propozycję, swój projekt budżetu, przegłosują go.
pewnie radni z wnioskami bądź bez, no i nie będzie w stanie nawet wykonać w całości takiego budżetu, a już będzie mógł zostać oceniony przez nawet 6% mieszkańców. Więc dostrzegam tu ogromne ryzyko, szczególnie, że bardzo dużo takich niepopularnych decyzji jednak efekty swoje ma w perspektywie czasu długoterminowej, dłuższej niż rok, dwa. Decyzje finansowe też podejmujemy w perspektywie wieloletnich planów finansowych, w perspektywach pięcioletnich, więc mam spore obawy, jeśli chodzi o ten projekt. Zgadzam się co do tego, że powinna zostać zmniejszona liczba podpisów, że czas pewnie powinien zostać wydłużony, no i jednak idziemy coraz bardziej w kontekście cyfryzacji, digitalizacji, więc te podpisy elektroniczne wydają się być również sensownym rozwiązaniem i takim dużym ułatwieniem, szczególnie też możliwością, narzędziem do zachęcenia młodych ludzi, aby partycypowali jednak w tych decyzjach dotyczących samorządów. Nie wyobrażam sobie, żeby koszt realizacji takich referendów spadł na samorządy, bo wbrew temu, co powiedział pan poseł, no uważam, że wpływy z podatku dochodowego spadły w stosunku do prognoz, które były, jeśli by ten podatek dochodowy nie został zmniejszony i w żaden sposób nie zostały zrekompensowane. Subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Co więcej, ze względu na sytuację finansową zwiększają się koszty obsługi długu samorządom, więc te, które posiadały jakieś pożyczki, no mają potężny problem. Więc absolutnie też zgadzam się z jeszcze jednym aspektem, o którym wspomniał pan Krzysztof, to znaczy z kwestią tego, jak powinny wyglądać same wybory samorządowe. Ja akurat zostałam radną, kiedy były jednomandatowe okręgi wyborcze i uważam, że to było coś niesamowitego, bo ja jako 21-latka z plikiem ulotek przeszłam przez cały okręg, zapukałam od drzwi do drzwi, każdemu zostawiłam swój numer telefonu, później miałam kontakt bezpośredni z mieszkańcami i uważam, że to było najlepsze, co dla demokracji można było zrobić. Dzisiaj nie ma już jednomandatowych okręgów wyborczych w Ostrowie akurat wielkopolskim, bo jest miastem około 70-tysięcznym. Zostały one tylko w miastach, w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Więc uważam, że może w tym kierunku powinniśmy pójść i w kierunku takiej demokratyzacji samej procedury wyborczej. I tu bym upatrywała się szansy dla tego aspektu. No i też słuchałam tej prezentacji z ogromnym zainteresowaniem. Zadawałam sobie pytania, później pan Piotr odpowiadał na te pytania. Także bardzo dziękuję też za tą prezentację i tyle, jeśli chodzi o moje zdanie. Kiwał głową niechętnie wcześniej dużo pan Artur Dziambor, także bardzo proszę, panie pośle. Od razu niechętnie. Ja, bo tu mnóstwo wątków było do doktora Sopińskiego na początek może. Porównał referendum, zbiórkę podpisów pod ustawę o ochronie chrześcijan ze zbiórką podpisów pod likwidacją TVP Info. No, porównanie mocno nieuczciwe, ponieważ istnieje Kościół katolicki i masa organizacji chrześcijańskich, które były żywo zainteresowane wspieraniem ustawy o ochronie chrześcijan, a nie istnieje Kościół likwidacji TVP Info. Poza tym likwidacja TVP Info sama z siebie jest bardzo głupim pomysłem po prostu, więc nawet ludzie z Platformy Obywatelskiej tej likwidacji TVP Info nie popierali i wiedzieli doskonale, że chodzi o populistyczne hasło, które warto wprowadzić do Sejmu, żeby troszkę powalczyć z Prawem i Sprawiedliwością, więc nieuczciwe po prostu porównanie. Wiemy doskonale, że to tak nie działa. Referenda tematyczne można opanować inaczej. No i jeżeli chodzi o referenda ogólnopolskie, też tutaj statystyka jest oczywiście na nie, natomiast no, mamy jedno referendum, które zostało już zapowiedziane przez jedną z sił politycznych. Nadchodzące referendum ogólnopolskie, jedyne, które mamy zapowiedziane, to jest referendum aborcyjne. No, nie wyobrażam sobie, co się będzie w Polsce działo, gdy będziemy mieli debatę na temat tego referendum aborcyjnego.
ale jest to jedyne referendum, które rzeczywiście w ogólnopolskie nadchodzi i musimy się do niego przygotować, ponieważ prędzej czy później do niego dojdzie. Teraz jeżeli chodzi o podpisy tutaj do pana Patryka, chciałem powiedzieć, możemy to rozwiązać jak w Stanach Zjednoczonych, czyli nie zbieramy podpisów, tylko każda partia polityczna, która chce wystartować, musi się wylegitymować tysiącem przelewów na konto partii o wysokości minimum 1000 złotych. Jeżeli partia polityczna ma 920 kandydatów, którzy muszą kandydować, żeby wypełnić listy do Sejmu, plus jeszcze 100 kandydatów na senatorów, to już jest 1020, no to każdy z nich wpłaca tysiaka i mamy partię polityczną, która ma prawo startować. Jest to rozwiązanie, to rozwiązanie funkcjonuje w wyborach prezydentów USA. A nie może zafunkcjonować w Polsce, bo mamy te 100 tysięcy podpisów. Ja się zgadzam w pełni z tym, że to jest bariera, która jest absolutnie nie do przekroczenia. Bo ani ja, ani pan Patryk, jeżeli sobie stwierdzimy, że chcemy sobie wystartować, wystartować nie możemy. Pan mi tu pokazuje 15 minut, że mam kończyć już? Jeszcze nie gadałem 15 minut. No, w każdym razie tak, rzeczywiście ta bariera 100 tysięcy jest zabijająca, ponieważ no nie mamy szansy wystartować. Musimy się przyłączyć do jednej z wielkich przedsiębiorstw politycznych, bo teraz to są już przedsiębiorstwa polityczne. Jedyne siły polityczne, które mają szansę się zarejestrować w nadchodzących wyborach, to są te, które zasiadają w Sejmie, ponieważ poza Sejmem jest praktycznie niemożliwe aż tak dobrze się zorganizować. Jedyną siłą polityczną, której się udało w 2019 roku i zrobiła wyłom w tym systemie, była Konfederacja, która szykowała się do tych wyborów przez wiele lat i miała zlepek organizacji, które funkcjonowały przez kilkanaście lat, zanim ta Konfederacja powstała i dzięki temu tylko była gotowa zebrać podpisy. Żadna inna organizacja, co państwu gwarantuję, nie ma szansy przekroczyć tej bariery, w związku z czym teraz, jak słuchacie o tym, że powstają różne partie polityczne i one będą w tych wyborach walczyły, to kończy się na tym, że te partie polityczne już dziś ogłaszają, że wystawią kandydatów na senatorów, bo tam wystarczy 2000 podpisów zebrać w swoim okręgu, a nie 5000 z górką w 21 okręgach w całej Polsce i zorganizować 920 kandydatów. Wystarczy samemu siebie zorganizować w swoim okręgu. I to jest w stanie zrobić każdy ambitny, który jest niestety przy okazji niezależny. Ponieważ jak się nie chce być niezależnym, to trzeba się przyłączyć do jednej z partii politycznych i dopiero wtedy ma się szansę jakkolwiek zaistnieć. O tym systemie możemy oczywiście podyskutować. Ja również się zgadzam, że tej zbiórki podpisów nie powinno być. To jest absolutny horror. To jest coś, co zabija naszą demokrację. Teraz poruszano tutaj, zostało odwołanie burmistrza, wójta, ale przy okazji odwołanie posła. To było populistyczne hasełko Pawła Kukiza, ponieważ w badaniach wychodzi, że najbardziej nielubiany zawód w Polsce, najmniej szanowany zawód w Polsce to jest poseł. Jak się powie, że się tych wszystkich posłów wyrzuci, bo to są wszystko darmozjady za nasze pieniądze, to się znajdzie z 80% poklasku, ponieważ 20% lubi swoich ulubionych posłów. Natomiast pozostałe 80% nienawidzi wszystkich. Tak? Więc Paweł Kukiz sobie to wymyślił. Jak to zrobić? Nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić. On sam nie wiedział, jak to zrobić. To jest totalny populizm. Tak. To jest tak, to chociaż odwołajmy wójta, żeby chociaż było tyle. Ja zresztą miałem przyjemność takie jedno referendum obserwować, bo w Sopocie kilkukrotnie próbowano odwołać Jacka Karnowskiego, który teraz jest liderem jednej z organizacji samorządowców, który zresztą będzie chyba kandydował do Sejmu, z tego co słyszałem teraz. Natomiast on już ma za sobą jedno referendum odwoławcze. Polegli tam ci, którzy chcieli go odwołać, chociaż argumentów mieli ogrom, tak, to polegli. Było też referendum, które sami chcieliśmy zorganizować na temat likwidacji Straży Miejskiej, co też zostało tu poruszone przez pana doktora, że są to jakieś grupy interesariuszy, które są zainteresowane danym tematem i dlatego nie jest to coś, co cieszy całe społeczeństwo. To jest prawda, ale ostatecznie trzeba powiedzieć, że no właśnie te grupy interesariuszy to są może ludzie, którzy mają po prostu pojęcie o danym temacie. W Sopocie była kwestia taka, że tam jest 33 tysiące mieszkańców, więc trzeba było zebrać 3400 podpisów mniej więcej. Zebraliśmy górkę, okazało się, że kilkuset tych, co się podpisało, to oni nie wiedzieli, że nie są wyborcami w Sopocie, ponieważ jeszcze trzeba być w spisie wyborców w Sopocie. I zabrakło nam 200 podpisów, referendum na temat likwidacji Straży Miejskiej nie było,
ostatecznie, więc wielka plama, no ale przynajmniej się nauczyliśmy systemu, że teraz już trzeba, zresztą w Sopocie bardzo ciężko Sopocianina spotkać, w wakacje szczególnie, bo myśmy w wakacje zbierali. Natomiast z tymi grupami interesariuszy to jest o tyle ciekawe. Ja kiedyś miałem takie spotkanie z władzami miasta, bo ja jestem z Gdyni. W Gdyni kiedyś funkcjonowało coś takiego jak regularne spotkania władzy z mieszkańcami i to wyglądało tak jak tutaj dziś. Na sali gimnastycznej, w jakiejś szkole, w jakiejś dzielnicy spotykali się panowie wiceprezydenci i opowiadali, co tam będą robili tutaj w danym regionie. Ja pamiętam, takie coś było, nie wiem, o co chodziło, jakąś budowę jakiegoś mostku czy czegoś takiego. I wstała jakaś pani, mieszkanka i powiedziała, wie pan, panie prezydencie, to ja, prosta kobieta, wiem, że to powinno być tak, a nie tak, jak wy mówicie. Na co pan prezydent powiedział, ja przepraszam bardzo, ale no właśnie dlatego mostów nie budują proste kobiety. I to tak naprawdę pokazuje, dlaczego w pewnych kwestiach powinni się pewnymi sprawami zajmować specjaliści. Referenda lokalne zostały w dużym stopniu zastąpione przez budżet obywatelski, a budżet obywatelski jest jedną wielką ściemą w wielkich miastach. Jest po prostu oszustwem zwyczajnym. Ja byłem wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy i radnym dzielnicy przez kilkanaście lat u siebie, zanim zostałem posłem, a budżet obywatelski to była nasza konkurencja, którą organizowały władze miasta przeciwko nam. To znaczy władze miasta sobie wymyśliły, że będą coś realizowały. Zazwyczaj w imieniu tych władz miasta występowali na przykład dyrektorzy szkół, szefowie ośrodków pomocy społecznej, domów, jakichś tam instytutów dla emerytów i tak dalej. I oni byli konkurencją dla Rady Dzielnicy, która nic nie robi. Rada Dzielnicy nic nie robi, ale budżety obywatelskie robią bardzo dużo. Ostatecznie wyszło tam masę różnych machlojek przy tym, ponieważ tam zbierane były PESEL-e po szkołach od dzieci i tak dalej. Natomiast no, cyrk polegał na tym, że ludzie się zgadzali na to, żeby potem realizować pewne kwestie. I była sytuacja taka, moja ulica, przy której akurat mieszkam, jest podzielona na dwie części. Po jednej części jeżdżą trolejbusy. To dla tych, którzy nie wiedzą, bo nie mieszkają w Gdyni, to takie autobusy z takimi połączeniami do prądu. I na drugiej części tych których trolejbusów nie ma. I była pewna organizacja, która się nazywa, nie wiem, Rowerowa Gdynia czy coś w tym stylu. No to są ci aktywiści, którzy uważają, że samochodów nie powinno być, bo ich nie stać, oni mają rowery tylko. I oni zbierali podpisy o nazwie Bezpieczna Dzielnica. I ta Bezpieczna Dzielnica polegała na tym, że wszędzie mają być zwalniacze. I oni podchodzili do ludzi z tabletami i się pytali, czy pan chce, żeby tutaj było bezpieczniej, żeby samochody tu szybko nie jeździły. Tak, oto tu trzeba kliknąć teraz i podać imię, nazwisko, swój PESEL. Zebrali na to podpisy i faktycznie duża część tej ulicy, przy której mieszkam, której duża część jest ulicą przelotową, powstała kraina wybojów. Tylko ta kraina wybojów powstała tam, gdzie nie jeżdżą trolejbusy. I ta organizacja, która stwierdziła, no to jest sukces, lecimy dalej. Chcieli zrobić też na tej części, na której trolejbusy jeżdżą. I tu wjeżdża szef z ZDZ-u i powiedział, tu się puknijcie. Ludzie nie będą w trajtkach podskakiwali cały czas, tak? Także odrzucamy ten projekt od razu. A tamten projekt przyjęli, chociaż był równie idiotyczny, doprowadził do tego, że cały ruch przeniósł się na ulicę równoległą, która jest teraz mocniej zakorkowana, bo ludzie już nie jeżdżą tą krainą wybojów, którą tam załatwiła ta zacna organizacja pseudomieszkańców, tylko właśnie jeżdżą tą ulicą, która jeszcze z tymi wybojami nie jest. Więc, konkludując, z tymi referendami to jest bardzo duży problem, ponieważ referenda merytoryczne bardzo często są kreowane politycznie. I tak jak ja się zgadzam, że powinniśmy robić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi się angażowali i ta demokracja bezpośrednia, żeby u nas się rozwijała, to ja troszkę niestety się obawiam, a tak tylko troszkę, że my jeszcze nie jesteśmy Szwajcarią. Jak w Szwajcarii było referendum, czy chcesz dostać tysiaka, to 90% było przeciwko. W Polsce jakbyśmy zrobili referendum, czy chcesz dostać tysiaka, byłoby 90% za. I to jest największy problem nadchodzących wielkich zmian z demokracją bezpośrednią, którą popieram i bardzo bym chciał żyć w takim świecie, tylko problem polega na tym, że nie żyję w takim świecie. Bo tak jak tutaj pan doktor zauważył, nasze społeczeństwo jest bardzo daleko od tego społeczeństwa, na którym chcemy się wzorować. A Piotr, z innych powodów, co prawda, ale to jest prawda. Piotr Trudnowski już wie, że ma bardzo mało czasu, a bardzo dużo wątków poruszonych. Bardzo dziękuję. Bardzo cieszę się przede wszystkim z tego, że wszyscy nasi współdyskutanci w jakimś wymiarze demokrację bezpośrednią popierają. Myślę, że to jest ten aspekt, który należy podkreślić. Jak to zwykle jest w takich sporach, no zwykle popierają nie w tym obszarze, w którym sami są przede wszystkim zaangażowani,
Natomiast no, mamy ten wspólny mianownik i tutaj oczywiście odpowiadając na zarzuty, to nie jest tak, że Instytut Demokracji Bezpośredniej powstał, działa i pozyskał finansowanie po to, by zajmować się tylko i wyłącznie rzeczywistością referendów lokalnych i tego konkretnego projektu, tylko rzeczywiście podejść do sprawy kompleksowo. My nie tylko chcemy promować referenda ogólnopolskie, promować zmiany prawa, dobre praktyki w tym zakresie, ale też proponować nowe rozwiązania, nowe postulaty, chociażby takie jak weto ludowe, tak? To też jest konkretne rozwiązanie, które jak sądzę właśnie na tym poziomie ogólnopolskim, na którym część z Państwa się zgadza, demokracja bezpośrednia jest bardziej pożądana, które chcielibyśmy promować, o którym w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach też będziemy coraz więcej mówili, więc tutaj absolutnie nie ograniczamy się do obszaru lokalnego, natomiast jednocześnie jesteśmy głęboko przekonani, że gdzieś trzeba zacząć, to znaczy od mówienia powinniśmy zacząć w innym punkcie niż jest szansa, żeby w tej chwili zacząć, no bo rzeczywiście wydarzyła się taka sytuacja, że Prawo i Sprawiedliwość zostało przekonane, czy z własnych pobudek uznało za wartościowe poparcie ustawy o referendach lokalnych. Dziękuję też oczywiście panu posłowi, wolnościowcom, Konfederacji, wszystkim tym ugrupowaniom, które wprost poparły to rozwiązanie. Gdzieś trzeba zacząć i wydaje się, że ta nauka demokracji na szczeblu lokalnym, nauka demokracji bezpośredniej jest po prostu w jakimś sensie bezpieczniejsza i w jakimś sensie będzie tym dobrym pierwszym krokiem na rzecz tego, żebyśmy mogli tą odpowiedzialność przenosić również na inne obszary. Jak wspomniałem na samym początku, to jest taka rzecz, o której rzadko się mówi. Żyjemy zasadniczo w takim przeświadczeniu, że na wybory w Polsce to chodzą wielkie miasta. Tak? To wielokrotnie słyszeliśmy. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że źródło sukcesów Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach leży w dużym stopniu w tym, że zdiagnozowano fakt, że jest masa wyborców, którzy w Polsce lokalnej, zwłaszcza w tych gminach, gdzie obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze, od bardzo wielu, wielu lat chodziło do wyborów w sposób dużo większy niż do jakichkolwiek innych wyborów ogólnokrajowych i tak naprawdę skuteczne kampanie Prawa i Sprawiedliwości skierowane do tych mieszkańców, których profesor Flis nazywa właśnie wyborcami lokalnymi, w dużym stopniu zapewniło sukces Prawu i Sprawiedliwości, bo jakoś dziwnym trafem wielkie kampanie profrekwencyjne przez lata koncentrowały się na wielkich miastach, działalność Fundacji Batorego, sieci Masz Głos, Masz Wybór, która wokół tego powstawała, koncentrowała się na tym jednym wielkomiejskim obszarze, a tymczasem demokracja na poziomie gminnym w Polsce tak naprawdę, szczególnie w tych małych gminach, miała się przez lata lepiej niż na przykład w wielkich miastach. Dlatego sądzę, że właśnie tam potencjał do tych ćwiczeń z demokracji bezpośredniej jest największy. Ja się ze wszystkimi państwami, z wszystkim z państwa, którzy mówili o tym, że tak naprawdę większy potencjał drzemie w referendach merytorycznych niż odwoławczych, w 100% się zgodzę, tak? I szczerze mówiąc, jestem może nieprzekonany, może pan poseł będzie chciał się do tego odnieść, ale myślę, że gdyby demokratyczny Senat uznał, że ustawę o referendum lokalnym należy skorygować i na przykład ograniczyć te zmiany tylko i wyłącznie do wydłużenia czasu na zbiórkę podpisów i do referendów merytorycznych, to sądzę, że taki projekt po poprawkach Senatu byłby wspólnym sukcesem większości sejmowej i większości senackiej. Ale Senat uznał, wiedząc, że koledzy z Solidarnej wówczas, dzisiaj suwerennej Polski, mogą mieć inne zdanie na ten temat z powodów, no różnych powodów, które nie musimy teraz wnikać, uznał, że większy sens będzie złożyć weto senackie co do postulatów, co do których można powiedzieć w dużym stopniu się zgadzają, choć mieli ogromną szansę ten projekt poprawić i sprawić, żeby, no właśnie, został przećwiczony. Można sobie wyobrazić bardzo proste rozwiązanie, chociażby takie, w którym od najbliższej kadencji obniżamy progi i wymogi w referendach merytorycznych, a na przykład w referendach odwoławczych od kolejnej kadencji albo choćby i za dwie kadencje samorządu. Przecież takie rozwiązania są możliwe. Z dziwnego powodu na to się Senat nie zdecydował. No i powstała taka dość egzotyczna, jak na polskie warunki, koalicja suwerennej Polski i opozycji antypisowskiej, która no, doprowadziła do tego, że na dzisiaj ta ustawa czeka na swoje przegłosowanie, co mam nadzieję, że się wydarzy. Natomiast bardzo chciałbym mocno podkreślić ten fakt, że Państwo macie tutaj duże wątpliwości co do tego, czy Polacy są wystarczająco mądrzy. Ja też nie ukrywam, że moje
zaangażowanie czy moje poparcie do tego, że to jest być może właśnie ten moment, by promować w Polsce demokrację bezpośrednią, bierze się z dwóch doświadczeń. Po pierwsze, na poziomie obywatelskim, na poziomie lokalnym, na poziomie ruchów miejskich, najróżniejszych organizacji, tak naprawdę od początku pandemii COVID mamy do czynienia z takim zaciągnięciem hamulca ręcznego. Tak? To znaczy w wielu obszarach ta aktywność obywatelska w ostatnich latach osłabła i w jakiś sposób należałoby ją wesprzeć, należałoby stworzyć nową szansę. Ale to dobrze. To natomiast drugi aspekt, moim zdaniem niezwykle istotny, jest to, czego doświadczyliśmy w zeszłym roku, w roku 2022. Gdyby nam ktoś w styczniu albo na początku lutego 2022 roku powiedział, że Polacy okażą się tym społeczeństwem, które wykazało najwięcej zaangażowania, siły, energii, odpowiedzialności, że rzucą się masowo, ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami ideowymi, do tego, żeby pomagać na tak masową skalę Ukraińcom i że okaże się, że Polska jest właściwie jedynym takim państwem w Unii Europejskiej, w którym nie powstały żadne radykalne ruchy antywojenne, prorosyjskie, że okazaliśmy się najmądrzejszym społeczeństwem, które międzynarodowa prasa nazywa humanitarnym supermocarstwem, to myślę, że nikt z nas nie chciałby i nie potrafiłby w to uwierzyć. A tymczasem w momencie konkretnej decyzji i szansy okazuje się, że jesteśmy bardzo mądrym społeczeństwem i nie boję się tego. Być może pierwsze miesiące, pierwsze lata będą trudne, ale nie boję się tego, że w Polsce będą wygrywały tylko populistyczne referenda i nie wierzę w to, że możemy sobie łatwo zdelimitować, gdzie mamy do czynienia, cały czas mówię jedno zdanie, że mamy do czynienia z zmotywowaną mniejszością, a gdzie mamy do czynienia z wolą mieszkańców. Bo ja się Tutaj słyszałem kropkę. Po jednym zdaniu, Patryk Hałaszczyk. Ja na koniec powiem tak. Oczywiście zgadzam się, ale jednak w tym aspekcie, że zacznijmy jednak od Sejmu, utrudnijmy życie posłom, a nie samorządowcom, radnym. Tak uważam, to po pierwsze. A po drugie, zróbmy taki eksperyment. Naprawdę wprowadźmy, bo tu chodzi o kontrolę burmistrza i wójta, tak? I rada powinna kontrolować. Wprowadźmy jednomandatowe okręgi wyborcze wszędzie i naprawdę siła tych radnych wobec burmistrzów, wójtów będzie zupełnie inna i nie potrzebujemy tak naprawdę wtedy referendów. Wprowadźmy jedno. Ja wiem, że partie w to nie pójdą, wiem dlaczego, no bo wtedy lista, brak kontroli, partiom to będzie przeszkadzało. Jednomandatowe okręgi wyborcze i to naprawdę zmieni wiele i nie zaczynajmy tej rewolucji od samorządu, który naprawdę dostaje ostatnio mocno. Pan poseł Ławniczak, jedno zdanie w temacie jej rozmowy. Dobrze, praktycznie nie mam nic do dodania, to znaczy tym, którzy chcą przeprowadzać referenda na przykład antyposelskie, choć nie wiedzą jak i nie wiedzą jakiej podstawy, to takie jedno pytanie. Czy świat za 5 lat będzie tak samo bezpieczny, czy mniej bezpieczny, czy bezpieczniejszy? No i wówczas, kiedy będzie mniej bezpieczny, to życzę jeszcze większego chaosu politycznego na polskiej scenie politycznej. Drugą połowę XVIII wieku przerabialiśmy już i wiadomo, czym to się skończyło. Jeżeli ktoś chce doprowadzić do tego, że bez względu na opcję polityczną, to jednak tym krajem rządzą Polacy, a nie ambasador rosyjski, czy ambasador jakiegoś innego państwa, no to droga prosta między innymi poprzez tego rodzaju mechanizm. Natomiast ja tutaj zgadzam się z tym, że tutaj, tak jak rozmawialiśmy, budżety obywatelskie rzeczywiście bardzo mocno komplikują sytuację samorządów i to, co pan podał, mój szanowny kolega poseł z... O tym, panie pośle, to jest będziemy rozmawiać jeszcze na pewno na kolacji. Michał Sopiński, jedno zdanie, suwerenna Polska. Jedno zdanie, ale dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest ta dotycząca głosowania. Ja wiem, że wiele osób chciałoby się odwoływać tutaj do naszych przyjaciół, moich przyjaciół suwerennej Polski w Sejmie, ale przecież to nie my ustalamy, jakie są głosowania w Sejmie, więc to jest, bym powiedział, kamyczek do ogródka dla naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości. A druga kwestia dotyczy referendum i Ukrainy. Wszyscy Polacy naprawdę pomagamy Ukrainie, ten ruch jest ogromny, ale panie Piotrze, jestem pewien, żeby pan zadał pytanie Polakom, czy chcecie pomagać Ukrainie, to referendum byłoby nieważne, bo nie byłoby frekwencji. Dziękuję. Milena Kowalska, bardzo proszę. Ja
Ja dodam jeszcze może tylko tyle, że musimy się też wszyscy zaangażować w działania profrekwencyjne i takie uświadamiające po prostu mieszkańców i obywateli, że warto i że mają wpływ na to, co dzieje się w samorządach. Panie pośle, półtorej zdania. Ha, dziękuję. To jednomandatowe okręgi wyborcze, bo tego tematu nie zdążyłem poruszyć w swojej krótkiej wypowiedzi. My nie mamy jednomandatowych okręgów wyborczych do Senatu, chociaż niektórzy uważają, że są jednomandatowe okręgi wyborcze. My mamy patologię jednomandatowych okręgów wyborczych. Wybory sejmowe i senackie odbywające się tego samego dnia i z senatorami, którzy mają to samo logo, doprowadzają do sytuacji, w której ja dziś jestem w stanie powiedzieć, kto będzie senatorem w większości okręgów. Podobnie zresztą jest systemem do Parlamentu Europejskiego z dosyć dużą dozą nieprawdopodobieństwa, tylko pewności jestem w stanie wskazać, która partia będzie miała w którym okręgu dzisiaj już europosłów i kto to będzie, ponieważ tam też mamy patologię systemu wyborczego. Gdybyśmy chcieli cokolwiek zmienić, to jednomandatowe okręgi wyborcze w senatach mogłyby zadziałać, gdybyśmy senackie wybory odbywali miesiąc, dwa miesiące po sejmowych, ale jeszcze przy okazji pod warunkiem, że senatorowie nie startują z logami partyjnymi, ponieważ dzisiaj szanowny kolego, który zajmuje się demokracją bezpośrednio, zawodowo i z pasją, mieliśmy masę kandydatów obywatelskich do Senatu. Wie pan, ilu jest obywatelskich senatorów dzisiaj? Prawdziwych zero, a tak. Formalnie koło trzech. Nie, jest ich zero, ponieważ ci, którzy są nieformalnymi obywatelskimi, to jest na przykład pan Cimoszewicz, który nie ma nic wspólnego z obywatelskością, jest po prostu ukrytą opcją lewicowo-platformową. Więc konkludując, my mamy JOW-y, które niestety oparte są o loga partyjne. Czy te loga partyjne mają najlepszy program? Nie wiem, ale na pewno mają najlepsze logo i to jest nasz problem. Niestety, a propos mądrości obywateli. Michał Sopiński, Suwerenna Polska, Patryk Hałaszkiewicz, członek zarządu Koalicji Samorządowej. Okej, samorząd, Tomasz Ławniczak, poseł na Sejm, Milena Kowalska, Koalicja Obywatelska, radna Ostrawy Wielkopolskiego, pan Artur Dziambor, wolnościowcy. I pan Piotr Trudnowski, Instytut Demokracji Bezpośredniej. Bardzo dziękujemy za uczestnictwo.